Witam serdecznie Was wszystkich z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem Wam szczerze powiedzieć, że dzisiaj mogę się pochwalić dobrym właśnie zalokowaniem kasy. Kupiłem stację roboczą, którą właśnie widzicie. Nie będę mówił na jakiej stronie. To są jej parametry. Zaraz ktoś się obśmieje, że pamięć DDR3, ale pamiętajcie, że DDR3 dalej jest dobre. Zobaczcie, mamy tu 3 razy dysk twardy 1 terabajt, więc to nie jest byle co. Powiem szczerze, to są zdjęcia tej stacji. Powiem szczerze, nie są kijowe. Mamy tutaj dwa Xeony i kartę graficzną Quadro, Nvidia Quadro NVS 295, co no powiem Wam szczerze, że będzie to robiło hałas niezły, bo to jest po prostu buldożer na gąsienicach. Samo wnętrze tej stacji roboczej to dosłownie mnie rozjebała. Jak zobaczyłem, w jakiej cenie to jest na chwilę obecną o tej godzinie, to myślałem, że no po prostu nie dowierzałem. Powiem szczerze, ogólnie nie będzie tu w ogóle Windowsa 10, tylko będzie Linux Ubuntu wrzucony. Tak to wygląda. Powiem szczerze, że jestem zadowolony z zakupu, bo właśnie coś takiego chciałem. Nie chciałem kupić czegoś, co kosztuje 7 tysięcy albo 10 tysięcy. Chciałem kupić coś, co jest już przechodzone, co swoje zrobiło i co naprawdę będzie mnie cieszyło. A ja lubię takie stare stacje robocze. O tej stacji akurat dużo kiedyś słyszałem. Powiem Wam szczerze, że jestem zajebiście zadowolony z zakupu. 2 porty audio, 3 USB, DVD, włącznik Z600. Powiem szczerze, takiego kloca pod biurkiem to jeszcze nie miałem. Ten komputer po prostu, szczerze powiem, że zjada mój obecny, na którym gram w Cyberpunka i wypluwa go tyłem. No. Powiem Wam szczerze, zakupiłem... Nie wiem, za to przyjdzie do mnie, ale powiem Wam szczerze, że... No na pewno będzie fajnie. O. To jest opis tej stacji. Co ona potrafi i tak dalej. I na tym zakończmy. Dalsze filmy będą, jak już to przyjdzie do mnie. Trzymajcie się. Dobrej nocy.